dobry! Witamy po raz drugi w odcinku 13. I to chyba dlatego. Pierwsze nasze wejście było bez dźwięku. Bardzo Was przepraszamy. Nie wiemy, co się stało. W każdym razie jesteśmy w Warszawie po Wiśle, bez dubli, program na żywo na Facebooku Fashion Post. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Piątek, nie 13. Prowadzą go Maryna Tomaszewska i Patryk Chilewicz. Patryk, powtórzmy, co się działo w tym tygodniu. No, dla mnie takim wydarzeniem jest fakt, że Gigi Hadid po raz trzeci założyła stylizację od polskiej marki Christ, marki Krzysztofa Strużyny. Jest to super, Krzysiek jest bardzo skromnym człowiekiem prywatnie i nie uczestniczy w jakimś warszawskim takim życiu bardziej bankietowym. Jest dźwięk, także super. Gigi też super. Ja życzę Krzysztofowi, żeby mu siadły serwery, mówiąc wprost. Ja też. Krzysztof, pozdrawiamy i gratulujemy. A padły serwery w tym tygodniu też, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Aretha Szpura odchodzi z Local Heroes. To była wiadomość, która wydaje mi się wstrząsnęła polską branżę streetwearową. Aretha jest symbolem Local Heroes. Rozstała się ze swoją wspólniczką Karoliną Słotą. Dziewczyny pozostają w przyjaźni, jak obie oświadczyły na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi, co dalej. Patryk, czy ty wiesz coś? No właśnie nie wiem. Próbowałem się dowiedzieć. Już tam podpytywałem osoby trzecie, jak również pisałem do Arety, ale jak rozumiem, ona ma trochę na głowie w związku z rewolucją życiową, bo 5 lat współtworzyła Local Heroes. Z tego, co pisała Karolina u siebie na Facebooku, Karolina, która zostaje w Local Heroes, Aretha będzie miała jakieś nowe życie zawodowe, także ciekaw jestem, czy to marka, czy to magazyn, czy to portal. Jakby Aretha jest szalona, pozytywnie szalona, także myślę, że jeszcze nas zaskoczy. Tak, zaskoczy i trzymamy kciuki i witamy naszego dzisiejszego gościa. Po raz drugi, znów sobie zażartuję na ten temat, Magda Samborska, Rebel Look, blogerka, jedna z naszych ulubionych. Dzień dobry, witamy Cię, cześć. Bardzo nam miło. Dziękuję. Co słychać? No cóż, już mnie słychać, także wszystko w porządku. Magdo, blogosfera to jest taki temat, który próbujemy odkryć, dowiedzieć się, jak to teraz Pan przeszedł. Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę 13 odcinek. Jak wygląda blogosfera od środka? Czy Wy, blogerki, trzymacie sztamę, trzymacie się razem? Czy to jest tak, że na zdjęciach uśmiechacie się, gasną światła, a Wy... Ojej. Ten odcinek przejdzie do historii, jestem o tym przekonana. Nie przejdzie do historii na YouTubie w wpadkach telewizyjnych. Wydaje mi się, że zaliczy wysoką pozycję. Pytanie. Wiesz co, myślę, że blogosfera jest taką specyficzną bardzo branżą, bo tak jak wszyscy pracujemy w redakcjach, znaczy jak wy wszyscy pracujecie w redakcjach, ja też wcześniej miałam pracę poza blogiem, to wiesz, jakby znasz osobę zza biurka, bo jesteś z nią codziennie, łapiesz z nią kontakt dobry albo niedobry, miałam też szczęście, że zawsze w pracy miałam dobre koleżanki, do tej pory się przyjaźnimy. Ale to jest, wiesz, tak, że spędzasz z kimś czas codziennie. Tutaj jakby ta blogosfera jest tak, że wychodzisz na imprezę, wychodzisz na spotkanie prasowe, z kimś tam sobie gadasz, zamieniasz parę słów, jest sympatycznie. No ale wiesz co, ja jakby nie mam koleżanek, blogerek, z którymi się tam widuję. Może to niedobrze, bo to też jakby oglądałam wasz wywiad z Wujaszkiem Lifestyle, który mówi, no okej, wszyscy się znamy, kolegujemy i co, no jak ktoś jesteś, dostępni, to miło, nie? Jesteś rebel, więc po prostu... No nie, no my po prostu robimy zdjęcia od tego jakby... Wyszliśmy w robieniu bloga w ogóle, że mnie interesują zdjęcia i najbardziej zdjęcia, najbardziej pokazywanie stylizacji na fotach. To jest moją pasją. No nie widzę jakby... Takie spotkania imprezowe to nie jest dobre podłoże do rozwijania jakichś tam większych przyjaźni. Czy jest sztama w blogosferze? No na pewno się jakieś tam dziewczyny kolegują ze sobą, ale no, ja nie miałam tego szczęścia. Znaczy, szczęście albo nieszczęście, ponieważ jesteś dziewczyną, która ma rodzinę i jakby masz życie poza blogiem i też nie jesteś taką nastolatką, tak, skupiającą się tylko na tym, żeby bywać, żeby uczestniczyć we wszystkim zawsze i wszędzie, prawda? Wiesz co,
W zeszłym roku był taki moment, bo parę osób powiedziało, że powinnam chodzić na imprezy i im więcej tych imprez, tym lepiej, więc ja tak naprawdę chyba byłam na wszystkich możliwych imprezach, ale powiem Ci, że już w tym roku zaczęłam sobie bardzo, bardzo selekcjonować te wszystkie wyjścia, bo no, od zawsze jest hasło nie ilość, lecz jakość. Ja w tym show biznesie też tak trochę po omacku się poruszam, bo się na tym nie znam, nigdy, szczerze mówiąc, też nie wiedziałam, że się znajdę w takim miejscu. No tak jak mówię, ja chciałabym wypromować moje zdjęcia. Ostatnio powiedziała mi jedna naczelna jednego magazynu, że no cóż, aktorki pojawiają się w telewizji, pojawiają się w kinie, blogerka ma tylko i wyłącznie swój kanał i żeby go podpromować na siebie, na imprezach, ale teraz się pojawia się z nich, które najbardziej mnie interesują i dotyczą już na pewno nie na wszystkich. No właśnie, masz trochę tych zajęć, pojawiasz się na imprezach, bo tak jak mówisz, czasami po prostu musisz, wypada, chcesz. Ale poza tym jesteś też mamą. Ciężko się łączy te dwa światy, tak naprawdę inne, prawda? Wiesz co, no czy ciężko? Moje życie jako mamy i blogerki modowej nie różni się za bardzo od życia mamy i każdego innego wolnego zawodu. Jedynym jakby może albo jedyną różnicą, która tutaj istnieje, to jest ewentualnie prywatność, tak? I te granice. Bo jeżeli inne matki pracujące w wolnych zawodach, nie wiem, graficzki, cokolwiek, nie pracują swoim wizerunkiem. Ja kreując wizerunek, gdzieś tam odrobinę i tak staram się mało tej prywatności pokazywać. Ale trochę pokazujesz, tak. Pokazujesz dzieci, pokazujesz swoje życie prywatne, prawda? Nie pokazuję. U mnie granica jest bardzo postawiona daleko. Jest moja prywatność, potem daleko, daleko jest prywatność moich dzieci. Już Ci mówię, bo historia była taka, że jak założyłam bloga, to od razu, wiesz, byłam w ciąży i chciałam pokazywać outfity takie, żeby, wiesz, że mamą nie trzeba być taką umajoną, ukwieconą i w ogóle, tylko można być właśnie rebel. Miałam dużo fajnych czytelniczek, właśnie do tej pory mam, właśnie mam w podobnym wieku. Dużo mam blogerek. Wiesz, nawet z jedną się przyjaźnię do tej pory, bo urodziła synka, urodziła córeczkę tydzień po mnie w tym samym szpitalu. No nieważne, w każdym razie trend był taki, że te mamy po ciąży od razu robiły bloga parentingowego, nie? To takim był opinion, a ja wiedziałam, że nie chcę i że chcę mieć swojego modowego, ale jakby ciśnienie było tak silne, a wtedy blogi, to był boom na blogi, jeszcze nikt nie wiedział, z czym to się wiąże i w ogóle, więc ponieważ wszyscy się dopytywali, co o Maxa, to ja założyłam mu też bloga i tam przez 3 miesiące pokazywałam jego i Hankę, jakieś tam momenty, nie? Ale powiem Wam, że to mi spędzało, jakby w pewnym momencie doszłam do wniosku, że zamiast się cieszyć, bo czas miałam na to, jakoś ja umiem sobie zorganizować czas z dziećmi, ale zamiast się cieszyć chwilą z synem, niepowtarzalną, z 3-miesięcznym dzieckiem, to ja się zastanawiam, jakby mu tutaj zrobić fokus. Myślę, no nie, no dosyć po prostu, nie? Nie ma takiej opcji. I od tego momentu ja jakby na własnej skórze doświadczyłam tego, z czym to się wiąże i jestem przekonana, że jeżeli wrzucą jakieś zdjęcie moich dzieci do internetu, to one o tym wiedzą. Na przykład Max, czasami się zdarza zrobić mu zdjęcie i on mówi nie podoba mi się. I wiesz co, jakby nie mam przyzwolenia, nie wrzucam, w ogóle nie ma takiej opcji. Ale bardzo rzadko tak naprawdę staram się to robić, bo wychodzę z założenia, że te dzieci teraz jeszcze nie są świadome tego, że mogą być popularne, albo że w przyszłości mogą na przykład mi zarzucić to, że nie pokazywałam zdjęć tylko ciociom, ale też gdzieś tam w internecie. No to jest bardzo drażliwy, bardzo delikatny temat, ale na pewno nie należy do osób, które tą właśnie granicę prywatności gdzieś tam przekraczają swoich dzieci, to naprawdę są symboliczne zdjęcia. A powiedz, a jak łączysz, bo właściwie jesteś taką całą rodziną blogerską, jeśli mogę tak powiedzieć, bo twój partner życiowy chłopak robi ci zdjęcia, jesteście ze sobą 24 godziny na dobę, czy to może wyjść? Bo tutaj z Patrykiem rozmawialiśmy o tym, że to jest trudno. Czasami nie wychodzi po prostu łączenie życia. Absolutnie. Zresztą my z Łukaszem od Łukasz tak się sparowaliśmy, że to też nie jest tak, że ja z nim spędzam zawodowo mnóstwo czasu, bo tak naprawdę moja praca polega często na pracy przy kompie po prostu, tak na obróbce zdjęć, na spotkaniach i tak dalej. Ja sobie nawet kupiłam ostatnio pilocik do zdjęć, więc jak widzicie zdjęcie, gdzie tam nie widać jednej mojej dłoni, nie, to ja robiłam to zdjęcie. Czyli jednym słowem zabierasz Łukaszowi pracę.
pracy. Bo ja mam charakter szefowy i strasznie chciałabym w ogóle być totalnie samodzielna, więc tak, tyle ile mogę, robię sobie sama. Bo też Łukasz nie jest fotografem modowym, on nie lubi fotografii mody, ja mu zawsze... Ale świetne zdjęcia tobie robi. Tak. Dziękujemy bardzo, ale też jest w tym trochę mojej pracy, bo jakby ja mu tłumaczę. Ja wczoraj na przykład położyłam go na ziemi, dałam mu aparat i mówię tak, nie? Tym razem będzie... Czyli jesteś tak. Szefową. Jestem szefową bardzo, ale wiesz co, no, więc jakby te sesje to też są, to są takie momenty w życiu. Myślę, że odpukać naprawdę jesteśmy dobrą parą, bo u nas jest też trochę inny podział obowiązków. Chociaż ciężko powiedzieć, kto rządzi w tym domu, bo oboje mamy silne charaktery i oboje jakoś tam rządzimy trochę, to jednak Łukasz przejmuje obowiązki takie bardziej kobiece, można by powiedzieć, czyli właśnie on na przykład ogarnia wywiadówki, bo że ja nienawidzę wywiadówek, to po prostu drama. Albo on ogarnia, ja ogarniam polskie, on ogarnia matematykę, nie? Na czyli jesteście idealną, dobraną parą. Ja tak. Gratulujemy, naprawdę bardzo miło się tego słucha i wszystkim tego życzymy. Ale nie każdemu to polecam, bo oczywiście zdecydowanie, no ja z nim spędzam mnóstwo czasu, a bo powiem wam, że podobno im więcej masz związków wcześniej, nie? Tym bardziej jest się świadomym tego, kogo się wybiera. Ja jakby miałam bardzo dużo wcześniej związków, więc... dobra, o facetach myślę, że to ogiery, nie? No nieważne, w każdym razie... Czyli jednak jest coś skandalicznego. Magda zapowiadała, że nie będzie mówić nic skandalicznego, a tutaj widzę... No właśnie, to nie jest skandal, słuchajcie, bo ja walczę o to, żeby jednak kobiety były totalnie równouprawnione jak mężczyźni. Ja nie robiłam nic skandalicznego, ja po prostu... Miałaś dużo związków. Oczywiście. I im bardziej... jakby się to przeżywa, tym bardziej potem świadomie się wybiera moim zdaniem. I z Łukaszem jestem już 7 lat, z najdłużej, ile byłam w ogóle w życiu z kimś. No i mam nadzieję, no, życzymy, że to... żeby było jak najdłużej, do końca życia. No ja się zawsze rozgaduję. No dobrze, następny pytanie. Magdo, też wyrażasz... O, idzie pani? Nie, nie idzie, przepraszam, tutaj mała dygresja. Jesteś też bardzo szczera, nie dość na swoim blogu, Facebooku, wyrażasz opinię, nie boisz się tego. Czy spotykasz się z tak zwanym hejtem? Jak to jest przyjmowane? W związku, wiesz co, bo to jest długa historia tak naprawdę, bo teraz znowu zaczęłam wyrażać swoje opinie. To też nie jest tak, że ja wyrażam opinię na każdy temat i w ogóle co mi się na język przyniesie. To są raczej rzeczy, które no, jakby bezpośrednio wiem, że mogą zainteresować moich czytelników. Ale na przykład kiedyś, jak jeszcze był Blogspot i były te anonimowe komentarze, słuchajcie, no to kula i dusza, piekła nie ma, to naprawdę takie rzeczy, jakie tam piszą w komentarzach, to jest dramat, naprawdę. Ale czy ty to przejmowałaś się ty? Wtedy bardzo, bardzo. Ja po prostu byłam w szoku, ale wiesz, to ty też byś się przejmowała, bo rozmowa z anonimowym komentatorem, kiedy piszesz coś, powiedzmy felieton, ale zawierasz tam też swoje prywatne rzeczy, nie? I ktoś się przyczepia do tej jednej prywatnej rzeczy i zaczyna z tobą rozmawiać na takim pułapie anonimowości i jakby jest o poziom wyżej od ciebie, bo zawsze powie ci coś jakby chamskiego, ale nie do końca, coś, co cię sprowokuje. Więc czujesz się już sprowokowana trochę i się zastanawiasz, dobra, nie będę rozmawiać z tą osobą, ale po chwili jednak stwierdzasz, dobra, odpowiadam, nie? Odpowiadam z dystansem i tak dalej. Ktoś odpisuje jeszcze coś bardziej chamskiego, a potem, w sensie ja w pewnym momencie czułam się zaszczuta po prostu przez te komentarze, bo... Ale te komentarze dotyczyły czego? Twojego wyglądu, twoich poglądów? Maryna, wszystkiego. Ludzie po prostu przyczepią się do wszystkiego. To jest ciężkie do opisania. Więc no teraz jest to ukrócone, no bo ja na przykład nie mam anonimowych komentarzy i rozmawiając z człowiekiem już mniej więcej wiem, z kim rozmawiam. Natomiast to też... No poza tym to też jest takie nie w porządku, nie fair i nierówne. Jeśli ktoś anonimowo komentuje, no to chowa oczywiście się za nickiem czy jakimś adresem IP, a ty jesteś Magdą Samborską. Dokładnie. I jest, człowiek jest tak naprawdę w takiej dyskusji całkiem bezbronny, więc ja stwierdziłam, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. I wtedy zablokowałam te komentarze, ale też wtedy przestałam pisać, bo nie chciałam, żeby ktoś mi cokolwiek wywlekał. Bo ja byłam po prostu tym bardzo zmęczona i też się zamknęłam na czytelników, co też potem często dostawałam komentarze czy maile, czy też właśnie rozmawiałam po prostu z ludźmi w prywatnych wiadomościach, ale sporo osób mówiło, że no fajnie by było, jakbyś coś pisała, ale ja autentycznie wtedy dostałam kopa. Ale rozumiem, że teraz wróciłaś trochę do tego, tak? No tak, no bo tak jak mówię, no też nauczyłam się na przykład tego, żeby nigdy w życiu nie dopuścić do rozpętania głównoburzy u siebie, bo ja nie mam na to czasu i zdrowia, żeby moderować. Coś takiego prowadzić. Ja to
do niczego to nie prowadzi nigdy. Do niczego. No właśnie, a propos kontrowersji, jakichś przeróżnych komentarzy, popełniłaś nie tak dawno największą zbrodnię w historii ludzkości, czyli zrobiłaś sobie usta. Tak, i teraz planuję zrobić sobie nos. Jak śmiesz? Bardzo bym chciała, ale na razie mi lekarz odmówił. No cóż, no... Ja po prostu pracuję ze swoją twarzą, bardzo. I pracuję na... Czasami, wiecie, ja jedno zdjęcie potrafię obrabiać 3 godziny, żeby było ładne. I ja też jakby nie... No dobra, nie zmieniam sobie twarzy w Photoshopie czy coś, ale na przykład właśnie wygładzam skórę, albo nadaję kolory i tak dalej. Chcę, żeby to wszystko było fajne i dopracowane, więc czasami pracuję ze swoją twarzą na poziomie piksela. Jest to codziennie, więc się dopatruję. Pewnie tego nosa nie zrobię, bo mi lekarz nie chce go zrobić. Ale takie jest marzenie. Dwa pytania. Dlaczego chcesz sobie zrobić nos i dlaczego go nie możesz zrobić? Dlaczego ci lekarz zabrali? Bo lekarz mi powiedział, że on będzie bardziej zadarty. A ja nie chcę tego, że tak czy inaczej mi się skóra naciągnie i coś tam mi będzie bardzo zadarte. Ale masz bardzo ładny nos, więc myślę, że nie ma czego zmienia. Ale siadam tylko jednym profilem tylko. Ale tym dobrym u nas jesteś, tak? Tak. Dobrze. Magdo. Tak. Powiedz, co cię pozytywnie zaskoczyło, tak żeby teraz zmienić trochę ton rozmowy w tym tygodniu? Jeszcze wczoraj pozytywnie powiedziałabym o okładce MaFashion na Oficjel. Tak, bo to jest bardzo fajne, bo jakby blogosfera też wchodzi. Właśnie od tego, nie wiem, czy teraz, czy poprzednio zaczęłam rozmowę, że nie chciałabym się wstydzić mówiąc, że jestem blogerką. Nie wiem, czy to wtedy było, gdzie nie było głosu, czy teraz. W każdym razie, no ma też na pewno taką okładką wnosi blogosfera gdzieś tam na taki poważny tor, tak? Co prawda oczywiście jest dużo głosów, że ta okładka jest słaba, bo wcześniejsze były graficzne i artystyczne i że to jest za bardzo ukłon w stronę, nie wiem, młodzieży. Ja myślę, że no dobra, MaFashion ma takich czytelników młodzieżowych, ale wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej ta symbolika tej blogosfery do mnie przemawia niż ukłon w stronę młodzieży, żeby to się lepiej sprzedawało. Myślę, że nie. No myślę, że na pewno się lepiej sprzeda, ale jednak podoba mi się to podwyższenie rangi blogerów, bo... Znaczy uprofesjonalnienie ich, tak. Jak rozumiem, że jesteście branżą, jesteście medium, nowym medium Czterym i macie... medium przede wszystkim, tak? Bo też ostatnio w ogóle pamiętam to, bo rzadko się wypowiadam do TVN-u, ale byłam wzruszona o taką ekspercką opinię w sprawie tej, kiedy pamiętacie, co redaktorki Vogue'a powiedziały, że blogerki modowe są B i siedzą w pierwszych rzędach nie wiadomo czemu. Co chciałam powiedzieć? Zapomniałam. Następne pytanie. Blogosfera się profesjonalizuje. Jesteście po prostu kolejnym medium, które ma swój głos i jest szczere. Totalnie. No właśnie o to chodzi, że jakby te blogerki, jak nie blogerka, to kto? Że nawet u was był artykuł ostatnio o tym, jak odeszła redaktor mody. Działu mody odeszła. Opisywała, co się działo i że musiała na przykład pokazać brzydką bluzkę Michaela Korsa na okładce, tak? Okay. Bo im zapłacili, nie? Więc... No ale przepraszam, że ci wpadnę słowo, to wam też płacą blogerką, żeby coś pokazać, tak? Tak, bo u mnie sytuacja jest inna. Ja pracuję na swoją szczerość i pracuję głównie szczerością, tak? I po pierwsze, jakby w tym momencie ja zaczynam od zera, od ciuków z rumpa i od... w ogóle kasy nawet, tak? I zapracowałam czymś, co nie było w ogóle komercyjne, na zaufanie moich czytelniczek i w tym momencie zwracają się do mnie naprawdę duże firmy i to nie jest tak, że ja z każdą firmą będę współpracować, ja współpracuję tylko z tą, która będzie mi pasowała, żeby jakby, szczerość i narażenie jej u czytelników też jest bardzo delikatną sprawą. Tak. No ale w każdym razie ja współpracuję z tymi markami, z którymi czuję flow. Dzięki temu mam pieniądze i mam też pieniądze na to, żeby kupić sobie to, co mi się w sklepie podoba i to naprawdę tak działa, to wychodzi wszystko od szczerości, od tego, że no nie wiem, bo są takie blogi... Bycie prawdziwym. I nie budzisz się rano z niesmakiem w ustach, że sprzedajesz i okłamujesz kogoś. Słuchajcie, no ja widzę Instagramy tworzone tylko i wyłącznie pod sprzedaż i ja nie wiem, dlaczego ludzie to followują. Może po to, żeby, nie wiem, wiedzieć, jaka najnowsza maszynka do mięsa jest, tak? I albo płytki w łazience. Nie mam pojęcia czemu, to jest dla mnie właśnie niesmaczne. Nie należę do typu tych osób, które właśnie
nie wezmą każdą reklamę. Prawdziwa rebel. Tak, lubimy Cię za to. Nie, no myślę, że na tym to jest właśnie podstawa blogosfery i to jest fajne. Nie musimy się spotykać i tam, nie wiem, udawać, że się przyjaźnimy, tylko po prostu robić swoje. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry, bardzo dobre podsumowanie naszego odcinka. Magda, ostatnie 10 sekund jest dla Ciebie i kamery, i Twojego pozytywnego przekazu dla... Odkryłam hashtagi, więc hashtaguję wszystko i wiem, że to też działa na Instagramie, muszę zdobyć dużo followersów, więc followujcie mnie na Instagramie. Followujcie Magdę na Instagramie, a my bardzo dziękujemy. Z Warszawy po Wiśle, 13 odcinek, przeżyliśmy go. Tak, pierwszy odcinek z dublem. Pierwszy odcinek z dublem, dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień na pysznej kawie. Cześć.